Witam was bardzo serdecznie. Przepraszam was, że tak długo mnie nie było. Ostatnio zauważyłem, że łapie mnie jesienna depresja. Albo raczej taka melancholia, alkoholia. Nie wiem czemu, ale czuję się marionetką w rękach dzisiejszego rządu. Życie totalnie mnie przytłacza. Szarość i monotonia odbija się na moim zdrowiu, a zwłaszcza na mojej cerze. Fajoryk to jest fajoryk. Nie ma nic lepszego. Dzisiaj troszeczkę inna formuła. Oczywiście będzie garść porad, ale przede wszystkim powiem wam, co mnie tak naprawdę wkurwia. Dzisiejszym tematem Dzień Zmarłych. Oczywiście przepiękne święto. Cała rodzina jedzie na groby swoich bliskich. Jakby to był jedyny dzień kurwa w roku, kiedy tak można. 364 dni w roku, oczywiście nie można je. Trzeba w ten jeden konkretny dzień. Pomyślało parę milionów Polaków. No i się oczywiście zaczyna. Oczywiście jedziesz samochodem. Komunikacja miejska to oczywiście obciach. Tylko pederaści jeżdżą tramwajami i autobusami. Trzeba zaparkować pod samym cmentarzem. Jak 3000 innych samochodów. Wciskasz się między tych malucha a Mercedesa. Musisz zaparkować przed samym wejściem. Pod kocioty i debile oczywiście parkują dalej niż 100 metrów od wejścia. Jak głosi miejska legenda, ci co parkują 100 metrów od wejścia umierają potem z głodu. Podczas tej strasznie długiej wędrówki. Najlepiej kurwa w ogóle. Wysiądź z samochodu i zamów taksówkę pod sam grób. Zaparkowałeś, dochodzisz do cmentarza. Co trzeba zrobić? Kupić przybornik. Jakieś znicze, jakieś kwiaty. Podstawowa zasada. Znicz musi być wielki. Musi mieć pierdolnięcie. Małe znicze są dla cieniasów. Jak wiemy, znicz jest współmierny z twoim przyrodzeniem. Im większego znicza kupisz, tym oznacza, że masz większy kochonec. Ja w tym roku kupiłem takiego znicza, że jak go zapaliłem, to 5 minut później w wiadomościach trąbili, że Ruscy na Łódź bombę jądrową odrzucili. Musi być pierdolnięcie. Ale rozmiar znicza to nie wszystko. Na zniczu muszą być jakieś wzorki, zwierzątka, chmurki. Najlepiej kurwa streszczenie wszystkich odcinków Mody na sukces. Pamiętaj, każdy wzorek plus 10 do zajebistości. Kupiłeś już znicz? Trzeba pomyśleć o kwiatach. Czasem to ja mam wrażenie, że niektórzy jakby mogli, to by kurwa baobab tam postawił. Przyciskasz się, nie leży przez groby, to tu żeś jakiemuś kolesiowi czachę nadepnął, drugą nogą żeś jakiejś starszej babci z kopyta pociągnął, to jeszcze musisz się przez te kinky przedzierać. Kupcie sobie maczetę. Kraków odpada, tam wszyscy mają. Bardzo ważna rzecz odnośnie znicza. Nie możesz tego tak postawić, gdzie tam sobie chcesz. O nie, to nie jest wcale takie łatwe. Znicze muszą stać na grobie w odpowiedniej konfiguracji. Jak nie wierzysz, zapytaj choćby Ludmiłę. 2 godziny ustawiała feng shui czy coś. Tu jeden po lewej, tu po prawej. Ten musi większy po środku być. Ten co się wypalił z tyłu. Ten za kwiatkiem, ten w kwiatku. Ten ostatni to w ogóle kurwa na czole se postawiła. 3 razy zmieniała. Połowa z nich to już się zdążyła wypalić. To trzeba było iść po nowe i znowu to samo. A następnego dnia dzwoni do niej ciocia i mówi, że jakiś debil tak poustawiał znicze, że 2 godziny musiała je później przestawiać. Ja słyszałem jeszcze taką pogłoskę, że ta konfiguracja to wcale nie jest przypadkowa. Podobno, jak źle je poustawiasz, to otwierasz wrota piekiem. No i nieboszczyk, niestety, później kończy jako przyboczna dziwka szatana. To jest twoja wina. Idziesz i widzisz, że na przykład grób jest trochę zapadnięty, to wiedz, że ktoś odpierdolił niezłomaniany. I delikwent po wsze czasy ma już przejebane. Ubiór! Wszystko musi być z klasą. Kobietą. Nie możesz tam iść w jakiejś tam podomce. Białe kozaki. Muszą się świecić. Im dłuższe, tym lepsze. Najlepiej kurwa do szyi. Nie masz kozaków? Szpileczki. Najlepiej tak wysokie, żeby ci pięta w dupę wchodziła. Nic nie dodaje kobiecie uroku jak szpilki na cmentarzu, których dodatkowo jeszcze nie potrafi chodzić. Miniówka. Najlepiej różowa. Najlepiej, żeby ci jeszcze pół dupy wyznawało. Z gołym romem w stringach. Kożuszek. Też najlepiej różowy. Im grubszy, tym lepszy. Najlepiej jak wyglądasz jak upasły gory. Plus 20 stopni. Kurwa, normalnie to bym sobie leżak rozłożył. Popitala taka. Prima ballerina. Kożuchu, twój makijaż musi być widoczny. Minimum z 200 metrów. To najlepiej się świeć. Pierdolni se brokat, żeby morz cię mógł łatwiej znaleźć później w nocy. W blasku zniczy. Kurwa, jak ta latarnia morska. Minusem jest to, że na pewno będą popierdolać na ciebie jakieś ćmy. Zamiast na kieru pierdolni se rajta. Obwieź się dodatkowo jakimiś kolczykami. Najlepiej, żebyś wyglądała jak żywa choinka. Oczywiście biust na wierzchu. Trzymaj dzióbka. Tylko nie za bardzo, żebyś nie wyglądała jakbyś przed chwilą z kolan wstała.
Facecie, to jest święto, zapamiętaj, nie możesz wyglądać jak jakiś lump. Zero garniaczków, prawdziwy facet idzie na groby w Adidasach, najlepiej białych. Spodnie, ortalion, biała koszula, najlepiej żonojewka. Cygański łańcuch, skóra, nie masz skóry, nie jedziesz na groby. Ujedziesz sobie w innym terminie, wyjmij sobie komórę. No cześć Stasiu, słuchaj, no tak, zamów dla mnie te fele do M6. Nie stać cię na telefon, to nie wiem, weź sobie jakiś kalkulator, ewentualnie pilota do telewizora. Idziesz, w jednej ręce telefon, w drugiej ręce znicz, żona jakiś kwiat. W ogóle kurwa najlepiej palm. Jeśli masz dzieci, nie pójdą tak z gołymi rękami. A więc zatrzymujesz się na specjalnym stoisku z atrybutami, które są bezpośrednio oczywiście powiązane z tym świętem. I do wyboru w takim razie masz miecz świetlny, kurwa świecące rogi, fluorescencyjne sprężyny, krzyże kurwa z pozytywką, grające największe przeboje Elvisa Presley. Ruszasz w alejki. I kurwa oczywiście co roku to samo. Wujek Stasiek to leży w 13 alejce po prawej, czy kurwa w 15 po lewej. 10 milionów razy tam byłeś. Zawsze to samo. Krążysz ten debil. A jak już jest ciemno, 2 godziny łażenia. Nie ta alejka. Dzwonimy do babci, że jednak z drugiej strony cmentarza. Nie za drzewem, tylko za świetnikiem. Się okazuje, że tam nie ma. Dzwonimy do dziadka. Jeszcze w innym kierunku, to tam za kościołem. Jak się teraz zastanowię, to trochę dziwne, że dziadek zadzwoni. Skoro nie żyje od 12 lat, mimo że to nie mój dziadek dzwoni. Dlatego nie trafiłem. W końcu się w ogóle wujek Stasiek wkurwił. Ile można na was czekać? A na koniec, po paru godzinach szukania, okazuje się, żeśmy w ogóle nie alejkę pomylili, to kurwa cmentarz. Ba, kurwa nawet nie w tym mieście. Taka rodzina. Docierasz już na ten grób, wyjmujesz znicza. Kurwa zapałki. Nie ma nawet do kogo pożyczyć. Cmentarz pusty. Poza tym, żeś kurwa się przez te korki przedostał, to już wszyscy zdążyli do domu wróci. Nie masz zapałek, to nie wiem, kurwa. Noś krzesiwo. Oglądałeś ten film z Tomem Hanksem? Drwinko, drwinko. Ja tak do dzisiaj papierosy odpalam. Zapałki pożyczają tylko sępy. I popierdalasz teraz z powrotem do tego samochodu i swoich Adidaskach. Ewentualnie jak jesteś kobietą, szpileczka. Znalazłeś w samochodzie. Popierdalasz z powrotem. Pół cmentarza. Otwierasz paczkę, patrzysz, kurwa jedna została. A masz 5 znicz. Bujujesz. Wiatr. Popierdalasz z powrotem. Z nadzieją, że jeszcze może jakieś stoisko otwarte. Jest jeden dzień. Chowaj rzecz. Znicze. Palmy. Miecze świetne. Poratuj pan. Zapałeczki poczekuj. Kurwa portal. Mówisz, panie, zaczekaj pan 5 sekund. Pierdala znowu pół cmentarza. Do żony. Ty, która żeś zmarnowała mi życie. Dawaj ostatnie złocisze. Przecież włożyłam cię do tylnej kieszeni. Rzeczywiście. Popierdalasz. Znowu już. Zmęczony jak chuj. Udało się. Wraz. Ledwie co. Dochodzisz. Mam te cholerne zapałki. A żona ci na to. Ale w sumie to ja nie wiem, po co ty żeś latał. Przecież to elektryczne są. Rzecz kurwa mać. W dzisiejszym odcinku to już koniec. Jeśli wam się oczywiście podobało, to prosiłbym o jakąś tam łapkę w górę. A dodatkowo subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Oczywiście w ramach uznania dla autora. Oraz zapraszam was na mój fanpage. Tam też się troszeczkę dzieje. Znajdziecie tam informacje o nowych odcinkach, co tam nowego wymyśliłem, konkursy i inne tam bzdety. Link znajdziecie w opisie filmiku. Dziękuję wam za uwagę. Widzimy się już wkrótce. Trzymajcie się.